Witam wszystkich serdecznie na podsumowaniu 12 i 13 tygodnia. Także pompa ciepła dała radę cały czas. Kopciuk ją wspomaga, ale bez żadnych awarii kompletnie. Wszystkie, że tak powiem, warunki pogodowe przeżyła, robi czyste defrosty, pilnuje temperatury w tych baniakach moich. Także zaczynamy. Także zacznijmy, jak to słonecznie wygląda. I jak widzicie, grudzień idzie na rekord najgorszego grudnia od praktycznie 6 lat, jak robię monitoring tego wszystkiego. Produkcja rzędu 1 kWh albo 0,5 kWh na dobę to jest normalnie coś strasznego. Cały czas są te chmury i teraz dopiero praktycznie przyszły jakieś mrozy, a tak to co non-stop tylko plus minus jest taka normalnie tragiczna pogoda, także grudzień idzie na rekord najgorszego grudnia od 6 lat. I teraz będzie to, co ogrzewam i czym ogrzewam, dla tych, co jeszcze nie wiedzą, i później już przechodzimy do ramki z Excela. Dom ma 10 na 9,5 metra. Poddasze na razie jest nieogrzewane. Rok budowy 1980. Powierzchnia bez poddasza 165 m2. Powierzchnia ogrzewana 110 m2. Całość ogrzewana grzejniki stalowe plus dwa aluminiowe i drabinka. I tak, piętro to jest 71 m2, czyli 184 m3. Tutaj znajduje się sterownik bufworów, który pilnuje temperatury i grzeje, że tak powiem, cały dom, górę i dół. I na parterze jest 39 m2, to jest 82 m3. Reszta pomieszczeń, tutaj to są pomieszczenia użytkowe i są ogrzewane tak naprawdę teraz z tego, co te bufory promieniują. I tutaj jest też farelka 1000 W, która też pilnuje temperatury, bo dół, jak widzicie, jest jeszcze metr w ziemi. I tutaj mam ogólnie jest fundament, cegła jest na zewnątrz do poziomu tutaj płyty i od środka jest pustak żużlowy. Na górze mam pustak pianowy 25 cm. Na to wszystko idzie styropian 10 cm i fundamenty są jeszcze styropiane 5 cm ocieplone, także taki średnio ocieplony dom. Także tak to wygląda. Na dzień dzisiejszy dom ogrzewam pompą ciepła 5,5 kW przerobioną z używanego klimatyzatora. To jest inwerter na kapilarze. Do niej jest przyklejony wymiennik płytowy. To jest wszystko na zewnątrz, jak widzicie. I ogrzewam z ład wody, tutaj 900 litrów z ład wody buforów. To jest system przeciwprądowy już zrobiony. Także ogrzewam poprzez wężownice, które generują straty. Bufory też generują swoje straty i system ogólnie jest na grzejnikach, który też generuje straty. Także to jest próba zobaczenia, ile taka pompa da radę po prostu, lepiej po prostu da radę odgrzałek. I na dzień dzisiejszy to jest 2-2,5 razy lepiej, ale przy mrozach większych zobaczymy, jak to się spisze. Oczywiście na nowy sezon będzie już pompa splitowa i będzie to o wiele lepiej pracowało. I dodatkowo jeszcze, jak mi braknie nadwyżki, bo jak grzeję prądem tylko z nadwyżki z fotowoltaiki, to mam jeszcze kopciucha, którym się mogę poratować. Także na dzień dzisiejszy tak ten cały układ wygląda. Także 12 i 13 tydzień za nami, jak widzicie. W 12 tygodniu jeszcze to w miarę miałem opomiarowane, że tak miałem spisane wszystko, tylko nie dałem rady po prostu zrobić materiału. I także wychodzi na 12 tydzień, że pompa ciepła zużyła 262 kWh, farelki zjadły 12 kWh, razem to jest 274 kWh i nadwyżki na tamten czas miałem 813 kWh. I w 13 tygodniu, jak zauważycie, tu są takie gwiazdki. Każda gwiazdka oznacza, że to jest jeden kopciuch. Jeden kopciuch to jest 0,07 metra sześciennego drzewa. I już przez te 2 tygodnie poszło mi 0,56 metra sześciennego drzewa. Tutaj mamy tak wyliczoną, już miałem średnią po prostu, bo watomierz został. A na Sonova sobie nawet kupiłem, tylko nie było możliwości podłączenia. Postaram się to teraz na dniach zrobić, jak się uda. I już będzie taki fajny, zdalny monitoring też. Ja sobie watomierz zostawię, bo fajnie mi się na niego patrzy
na parametry pracy po prostu tej pompy ciepła. A pomiędzy tego jeszcze są nowe wepny i już też i dla Was będzie to nawet i na defrosty będę wiedział ile, kiedy, jakie są i w ogóle, także z Sonoffem później. I na 13 tydzień wychodzi już mniej pompa ciepła zużyła, no bo widzicie raz, 2, 3, 4, 5, 6 dni kopciuk po prostu codziennie praktycznie jest rozpalany i pompa ciepła na podtrzymanie tej całej reszty zużyła 209 kWh. Farelki w ogóle nie pracowały, bo nie musiały pracować. I razem pompa ciepła z farelką zużyła też 209 kWh i na daną chwilę wtedy miałem 540 kWh jeszcze w magazynie. Także całością to tak wygląda, że już w tym sezonie pompa ciepła zużyła 1983 kWh. Farelka zużyła praktycznie 130 kWh. To mamy już w tym sezonie 2113 kWh poszło z prądu, czyli pompa ciepła plus grzałka, plus do tego już mamy pół metra sześciennego drzewa. I powiem Wam teraz już, ja robię też z tego materiał, osobny będzie. Było minus 15 i mój dom ogarnął to. 40 stopni szło na grzejniki, ja miałem w domu 22 stopnie. Także nie jest dom taki dziurawy, jak mi się nawet wydawało. I to jest dobre, bo wiem, że pompa ciepła na grzejniki, co ja mam teraz? Ja mam teraz pojedyncze grzejniki panelowe, z tego co wiecie. Jak będą już takie podwójne grzejniki panelowe, jak trzeba i te 40 stopni po prostu na nie dam, a nawet i 39 czy 38, to do minus 10 powinno to bez żadnego problemu ogarnąć. Jeśli teraz przy temperaturze 40 stopni właśnie na grzejnikach, ja mam 22 stopnie w domu, także nie jest źle. No i co Wam mogę więcej powiedzieć? Nadwyżka kończy się pomału. Średnio mi wychodzi około 40 kWh do końca roku na dobę. Także codziennie trzeba tego jednego kopciucha przepalić na dzień, a na noc będzie tego wszystkiego pompa ciepła pilnować, żeby mi też ten cały zład wody się nie wystudził. Także fajnie się to uzupełnia. I co Wam mogę powiedzieć? Jedziemy dalej. Jakieś przymrozki jeszcze zapowiadają, później znowu niby na plusie. O i taka ta pogoda będzie, no, że tak powiem, taka do tego i tamtego. I co? I czekam na słońce wreszcie. Może by było, jest tego magazynu trochę, no ale jakby było trochę więcej z tego słońca jeszcze energii, to i człowiek by się lepiej czuł i w ogóle. Także zapraszam jeszcze na mój kanał. Jeśli interesuje Was więcej takich rzeczy, na moim kanale są oczywiście playlisty, w których wszystko jest w miarę uporządkowane. Wszystkie podsumowania właśnie pompa ciepła czy da radę też się tutaj znajdują, także zapraszam. Dużo różnych innych właśnie ciekawych rzeczy. Także ogólnie zapraszam na mój kanał. Pompę ciepła, fotowoltaika, solar trackery, kolektory słoneczne, dużo różnych ciekawostek, porad, dużo różnych komentarzy. Bardzo przydatnych, także zapraszam wszystkich serdecznie i słoneczka życzę.